Cześć, dzień dobry, tu Łukasz fotografuję. Ostatnio na moim Insta Stories spadłem na pomysł, żeby raz w tygodniu dawać możliwość zadania mi pytania, ja będę na nie odpowiadał, ale żeby one nie wykasowały się po 24 godzinach i aby gdzieś tam został ślad, stwierdziłem, że zacznę nagrywać nowe odcinki na YouTubie. Tak więc oto nowa seria pytania z Instagrama. Jak długo robisz zdjęcia? Fotografuję od około 10 lat. Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się jakoś tak w liceum. Wtedy pierwsza lustrzanka, pierwsza zajawka fotograficzna i głównie kładłem nacisk na reportaż z ulicy, czyli wszystkie wydarzenia, wszystkie eventy, wszystkie imprezy w Warszawie. To było początkowo, dopiero później przyszła fotografia taka bardziej profesjonalna i typowo skoncentrowana na zawód fotografa. Canon czy Nikon? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że ja byłem wychowywany w duchu Canona. Pierwszy mój aparat to był Canon, więc jak już zacząłem sobie inwestować w ten system, kupować kolejne obiektywy, kupować kolejne akcesoria, to tak naprawdę nie opłacało mi się przechodzić na Nikona. Uważam, że zarówno Canonem, jak i Nikonem można robić naprawdę świetne zdjęcia, a różnice między tymi dwoma systemami leżą w matrycach i w odzwierciedlaniu danych kolorów. Inaczej kolor zielony pokazuje Canon, inaczej kolor zielony pokazuje Nikon. Tak samo jest z kolorem czerwonym. I wydaje mi się, na podstawie moich własnych obserwacji, że to właśnie się tyczy tylko i wyłącznie kolorystyki. A tak naprawdę Canon czy Nikon to jest kwestia indywidualnego podejścia i tak naprawdę czy ktoś lubi literkę C na początku czy N. Chociaż niektórzy mówią, że Canon jest dla artystów, a Nikon jest dla rzemieślników. Ale to pozostawię już bez komentarza. W jakich godzinach najlepiej robić ślubną sesję plenerową? W mojej ocenie najlepiej sesję plenerową zacząć robić na godzinę przed zachodem słońca. Wtedy, jeżeli mamy bezchmurne niebo, mamy tak zwany golden hour i słońce jest bardzo nisko nad horyzontem, jest bardzo miękkie światło i tak naprawdę cały świat jest żółty i wspaniale to jest oddawane na moich fotografiach. Zresztą rzućcie okiem na mojego Instagrama, tam jest masa zdjęć z golden hour. To jest jedyny przeze mnie akceptowalny czas w ciągu całego dnia, aby wykonywać sesję plenerową. Do jakiej szkoły iść, żeby nauczyć się robić zdjęcia? Są dwie drogi. Pierwsza droga jest taka, żeby iść rzeczywiście do jakiejś szkoły fotograficznej i tam uczyć się fotografowania. Druga droga jest taka, którą ja osobiście wybrałem, że nie poszedłem do żadnej szkoły, oglądałem masę fotografii w internecie, inspirowałem się innymi fotografiami, starałem się te efekty, które widziałem u innych fotografów, przelać na swoje zdjęcia. Po wielu latach doszedłem do pewnego momentu, w którym mogę powiedzieć, że tak, robię naprawdę bardzo fajne zdjęcia, które się podobają i da się nauczyć fotografii bez żadnej szkoły. Świece dymne jako efekt do zdjęć. Co o nich sądzisz? Pierwszy raz na moich fotografiach świece dymne zagościły jakieś 3 albo 4 miesiące temu. Wrzuciłem zdjęcia z tej sesji na moje social media i tak naprawdę coraz częściej pary przychodząc do mnie na sesję przynoszą ze sobą siateczkę ze świecami dymnymi i jest to naprawdę bardzo fajne urozmaicenie sesji. Także jak najbardziej jestem za świecami dymnymi. Jak zacząć na poważnie z fotografią? Ja zacząłem w sposób następujący. Miałem bardzo, bardzo duże portfolio reporterskie, które zdobyłem fotografując dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw, co zdecydowanie ukształtowało mój charakter jako fotografa i jakąś tam wiedzę indywidualnie zdobyłem. Natomiast na poważnie zacząłem wtedy, kiedy zacząłem fotografować imprezy okolicznościowe, czyli zrobiłem jeden chrzest w rodzinie, wrzuciłem to do swojego portfolio i potem tak naprawdę zacząłem się troszeczkę ogłaszać i te zlecenia zaczęły napływać wraz z upływem czasu. Także rodzina i fotografowanie jakichś takich imprez typu chrzest, typu ślub dla rodziny, wydaje mi się, że to jest idealny początek na start. Skąd bierzesz pomysły na pozy na sesjach? Pierwsze bardzo fajne źródło to jest Pinterest. Naprawdę przeglądając go można się niesamowicie zainspirować i przenieść te inspiracje z Pinteresta na swoje fotografie. Naprawdę zasób fotografii i pomysłów jest tam przyolbrzymi. A druga sprawa to wiedza własna, czyli
własna estetyka ułożenia ciała człowieka, że tak się wypowiem. Czyli ja już mając jakieś doświadczenie, obserwując osoby, które stoją przed obiektywem, staram się im coś podpowiadać, żeby te zdjęcia były troszeczkę fajniejsze, miały troszeczkę lepszy charakter. Megafoty, robisz też filmy ślubne? Filmów ślubnych nie robiłem, nie robię i robić nie będę. Skupiłem się tylko i wyłącznie na fotografowaniu, na tym, na czym się znam najlepiej i mi to naprawdę bardzo fajnie wychodzi. Jeżeli chodzi o filmiki z sesji plenerowych, tak, czasami takie wykonuję. Możecie sobie rzucić okiem, gdzieś tutaj będzie odnośnik do kilku filmików, które do tej pory stworzyłem. Są to filmy, które robiłem parom podczas ich sesji plenerowych fotograficznych, czyli ponagrywałem trochę klatek, potem to zmontowałem pod jakąś fajną muzykę i jak wyszło, to możecie się sami przekonać, ale filmów ślubnych, takich całodniowych reportaży nigdy nie robiłem i nie będę robił. Co robisz, jak Państwo młodzi nie współpracują z aparatem? Pytanie bardzo ciekawe, ponieważ ja idąc na sesję plenerową, na sesję narzeczeńską, na sesję ślubną, staram się nawiązać taki kontakt interpersonalny wraz z moją parą, żeby nie myśleli, że idą na sesję z jakimś poważnym panem fotografem, tylko raczej traktowali mnie w kategoriach kumpla, z którym wyszli na spacer, można pogadać, pośmiać się, a w międzyczasie zrobić zdjęcia. I powiem Wam, że to mi się naprawdę udaje i bardzo często otrzymuję feedback od par taki, że tak naprawdę nie czuli się jak na sesji, tylko że rzeczywiście byliśmy na jakimś spacerze, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, a przy okazji wyszły jakieś naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Będziesz może organizował warsztaty? Jestem chętna. Coraz częściej otrzymuję wiadomości dotyczące warsztatów i coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem nie zorganizować jakichś warsztatów z fotografii plenerowej, ale to wydaje mi się, że po sezonie będę się nad tym zastanawiał, a najnowsze informacje na ten temat będę pewnie na Insta Stories ogłaszał, także obserwujcie. Ile u Ciebie czeka się na zdjęcia ze ślubu? I tutaj, co po niektórych zapewne zaskoczę, ponieważ na podstawie moich doświadczeń z poprzednich lat, na podstawie mojego doświadczenia fotoreporterskiego, udało mi się wyrobić naprawdę bardzo fajny workflow, który pozwala mi na bardzo szybką i sprawną obróbkę fotografii i takie zdjęcia trafiają do młodych w tym roku średnio między 7 a 10 dniem roboczym od dnia ślubu. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się wydaje. Kiedy najlepiej zrobić sesję narzeczeńską? Ściśle określonego terminu nie ma. Ja rekomenduję miesiąc przed ślubem albo rok przed ślubem, a przede wszystkim wtedy, kiedy naprawdę będzie ładna pogoda i wy będziecie się dobrze czuli, będziecie wypoczęci, chętni i gotowi do wykonania tego typu zdjęć. DJ czy orkiestra? Wydaje mi się, że przed tym dylematem wyboru DJ-a bądź orkiestry staje naprawdę bardzo, bardzo dużo par młodych i bardzo często pytają mnie pary młode: Łukasz, co rekomendujesz, DJ-a czy orkiestrę? No, niestety nie znam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, z tego względu, że każdy ma inne gusta muzyczne. Dla jednych osób orkiestra jest super, bo gra na żywo. Dla innych DJ jest super, bo fajnie miksuje, z wodzirejem fajnie prowadzą zabawę i przede wszystkim muzyka jest oryginalna, czyli taką piosenkę, jaką znają, taką puszcza DJ. Także to jest kwestia indywidualna, subiektywne podejście do tematu i zastanowienie się, co wolicie. I tyle. Mi się wydaje. Słuchajcie, i to by było na tyle w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, że wpadniecie na mojego Instagrama, zaczniecie mnie obserwować oraz zadawać pytania, które pojawią się w kolejnych odcinkach. Chciałbym, żeby to się działo cyklicznie. Mam nadzieję, że raz w tygodniu będzie wychodził tego typu odcineczek. Także zasubskrybujcie gdzieś tam mnie, zostawcie łapkę w górę, jak macie pytania, no to śmiało zadawajcie albo tam na dole, albo na Instagramie. Ja na każde pytanie postaram się odpowiedzieć. A tymczasem do zobaczenia.